No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze mamy losowanko na makanon Raidera, wystarczy wpłacić z skidykie majki, który daje wam 10% dodatkowo do wpłaty, także działajcie śmiało. I powodzonka rzeczy oczywiście wszystkim. 10% bądź 2.10 na sam start, dużo opcji metod płatności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ogólnie mamy trochę osób, więc jak coś to wpadajcie. Śmiała teraz co? No lecimy już z pierwszym case batelkiem. Wiem ostatnio był fajny profit, także teraz trzeba to że tak powiem podtrzymać teraz trzeba zrobić, wiecie, z 50 tysięcy może się uda, kiedyś, a może dzisiaj nawet, jakby tak oddały te batelki, dzisiaj to, no jest na to bardzo duża szansa, ale zobaczmy. Pierwsza taka, że prowadzę, ale będę prowadził już zdecydowanie, <grytanie> będę prowadził zdecydowanie tym underdogu. No musiałbym podać jakieś kosy, nie? Musiałbym podać jakieś kosy, bo inaczej nie widzę tego, nie? Nie widzę tego, żebym to mógł... Mhm. Widzicie to? Widzicie to? Dostaję dwie kosy? No nie no, to jest impossible, nie? To jest impossible, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Fajne kombo skrzynek zrobiłem, ale no niestety, ktoś kto wygrał, to wygrał sobie 8000 z 2, nie no, jeszcze raz w tryb underdog, tak? Zdecydowanie w tryb underdog, bo jak wiemy, ja ten underdog muszę cisnąć, ja ten underdog muszę wykorzystywać. No, jak wam obiecałem, że będę gdzieś tam robił underdogi, to będę się tego trzymał. No i zobaczcie, dobry początek. Jak ta pierwsza nie oddała, tak ta druga. Widać, że zdecydowanie jak na razie pode mnie 1700. No mamy w sumie opcję taką, że jeżeli nie dostanę kosy, to wygram tę batlę, nie? I tutaj nie ma innej opcji, już tak naprawdę. No, to jedynie co to kosa może kogoś z nich odratować, ale No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, tak szczerze, już chyba limit szczęścia na te kosy wyczerpałem aktualnie. No gorzej, bo jakby żadna kosa nie dała nikomu. To wtedy szczerze, profit będzie bardzo słaby z tej skrzynki. Nie mówię już nawet o takim wiecie. slauterze, Ale slautera przygarniemy dla pana Aleksa. Dobra, no tu jak nie dostanę tysiaka jakiegoś, a no to jest bardzo mała szansa. No to mamy wina. No i mamy wina. Także 7300. Ej, fajna w ogóle bitwa tu się wyklarowała. Dobra, jeszcze raz to samo, nie? Jedziemy takim schematem, bo wydaje mi się, że to jest bardzo... Dobra sceneria na wygranie, nie? Do, bardzo dobra sceneria, to żeby zarobić dużo pieniędzy. Są to fajne skrzynki, fajne itemy z tego dropią. Więc trzeba z tego po prostu korzystać. Zobaczcie, teraz pierwsza bardziej pod. Bardziej pod mimo wszystko lepszy drop niż gorszy. No ale ja wierzę, że i sam dostanie kosę. Dobra, mamy Adriana, który już ma 4800, także i samo musi coś dostać. No to jest różnica 50 zł, widzowie. To jest naprawdę bardzo, bardzo marginalna różnica, którą można jak najbardziej wykorzystać. Dobra, kosa mi tu przeleciała, więc trochę szczęścia mamy. Jakby jedno do góry i byłby Zik. Byłby Zika, tak? Cały czas nadzieja jest na to, że się uda to mimo wszystko ugrać. Kurde. Proszę, daj samu coś lepszego. Daj samu coś dobrego. No i ja. ja, ja, ja. Tak mało Nie, takie tutaj Delikatne te, że szkoda, ale dobra zrobimy teraz tak Weapon to To raz dwa To razy siedem mm, To razy 4, I wiecie co? I może tak, tak Tak, tak uh, To będzie dobra bitwa tylko WanderDoga, nie? Oczywiście, bo jakby inaczej, wydaje mi się, że to może być dobre. Tylko trzeba dać tak: Trzeba dać Adriana przede wszystkim. I trzeba dać: Kogo? Michaela. Na pewno nie i samo, bo on tu jest wścibski, nie? On teoretycznie, jak ma nie dostać, to nie dostaje. Jak ma dostać, to dostaje. Okej, okay, ale widzę, że mi gdzieś tam dało. Dobra, 20 tam, czyli to jest underdog. czy Na razie prowadzę, ale to się za chwilę może jak najbardziej zmienić. Teraz to ja jestem aktualnie na najniższym stopniu dropów, ale znowu nie na długo. Znowu nie na długo, bo pan Michał odrobił sobie straty. No i teraz wiecie, jak komuś da kosę, to jest w piździe, mówiąc kolokwialnie, Cresz mówiąc po polsku. Dobra, dawajcie, dawajcie jakąś kostkę, ale nie mi. Najlepiej Michaelowi, ale w sumie Adrian też może dostać, bo wierzę, że Michael mi gdzieś tam będzie w stanie dropnąć coś dobrego z tych e, innych e, skinów. Dobra, tutaj mamy już w ogóle 5000. Czyli Slaughter wleciał field czyli jest ten cel minimum. Cały czas jest bliziutko, nie? Cały czas mamy coś takiego, że ten jeden bot depcze po piętach, i to są bardzo delikatne przewagi dla jednego z nich. No ale dobra, cały czas jest 4% i 3% jeszcze potem na lorkę. Plus dwie dosyć wartościowe skrzynki. Tutaj, jakby dało, to byłoby w ogóle mega dobrze, nie? Jakby kosę dla Michaela. O proszę, i mamy to: mamy to 1500. Także przewaga jest całkiem, całkiem przyzwoita. To jest 1300 zł, nie? Jakby mniej niż reszta. Wiadomo, że jakby cały profit z tej batli jeszcze nie jest taki idealny, ale. Za chwilę będzie. Zostały dwie skrzynki, które mogą teraz dać dużo. No dobrze dało, dobrze dało, ale im dało lepiej. To jest najważniejsze. Okej, okay, nie będzie to chyba bardzo drogie. No i teraz lo żeby tylko nie dostać Lorki, nie? Żeby tylko nie dostać AWP Dragon Lore. No i nie dostaliśmy. Także jest to jednoznaczne z tym. Że wygrywamy taką bitwę 13 tysięcy plus wcześniej jeszcze mamy tu. Także profit na poziomie prawie że chyba 10 tysięcy. Także ja Wam dziękuję za obecność i mam nadzieję, że słuchamy się na kolejnych openingach. Także Siemanu!